Jeden z najważniejszych szczegółów dotyczących ćwiczeń w skłonie to jest to, żeby ruch zaczynać ze stawów biodrowych. Czasem spotykam się z tym, że ruch jest zaczynany przez zgięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, dopiero potem włączane jest biodro. Należy to wykonać na odwrót. Skupiamy się na tym, żeby ruch poszedł najpierw z biodra, a skłon tułowia jest wykonywany w cudzysłowie sztywno, czyli ten odcinek, gdzie mamy mięśnie brzucha, on powinien być za ich pomocą usztywniony. Robimy to w taki sposób, że bierzemy lekki wdech i rozpieram mięśnie brzucha na zewnątrz, tworzę sobie swój własny gorset, tak zwana tłocznia brzuszna i teraz skupiam się na tym, żeby biodro szło do tyłu. Jeśli to jest na przykład rumuński martwy ciąg albo klasyczny martwy ciąg, czy to z ketlem, ze sztangą, nieważne, ustawmy się na szerokości bioder, stopy dosłownie, delikatnie na zewnątrz i napieram kolanami lekko również na zewnątrz. Coś takie porównanie, trochę jakbym chciał rozerwać kartkę papieru, gdzieś tam mi się to obiło uszy, powiedzmy, że częściowo się z tym zgadzam, ale tu jeszcze moim zdaniem powinna być lekka rotacja kolan na zewnątrz, tak żeby odczuć, że całe to pasmo zewnętrzne zaczyna nam stabilizować staw biodrowy i w momencie, kiedy czuję tą stabilizację, wtedy wykonuję skłon. No i jeśli mamy taki, powiedzmy, martwy ciąg rumuński, gdzie kolana powinny być bardziej wyprostowane, no to zwróćcie uwagę, praktycznie wszystko, co zrobiłem, poszło z biodrem, tak? Teraz przesunąłem ciężar ciała napięty, palce mam wczepione w podłogę i teraz moje ręce stanowią tylko chwyt. Tu jest wszystko sztywno, tak? Przesunę sobie trochę ciężar, bo powinienem zacząć bliżej tego ciężaru. I teraz tak, ciągnę ten ciężar blisko do osi tułowia, właściwie naciągam go na siebie i wyprost również jest wykonany z biodra. Hop, biodro w tył, tak? Chcemy rumuński, więc kolana zostają bardziej wyprostowane. Zaznaczyłem ziemię, ale nie rozluźniłem ciała. I naciągam ciężar na siebie. I to samo, jeśli chodzi na przykład o ten rumuński martwy ciąg na jednej nodze, czyli ten aerial with kickstance. Zaczniemy sobie od lewej nogi. Ja preferuję taką metodę, gdzie ta sama strona, gdzie mam nogę z przodu, to tu również mam ciężar. Można po przekątnej pracować. Ma to też swoje zalety, ale nie o tym teraz. Formuję trzy punkty podporu na stopie, czyli pięta pierwsza ko śródstopia, piąta ko śródstopia. Czyli tu, tu i tu. I teraz tą drugą nogę wystawiam do tyłu, tak żeby mniej więcej linia mojej tylnej rzepki równała się z dołem podkolanowym przedniej nogi. Ok, i teraz tak samo jak przed chwilą, równomiernie na obu biodrach wykonuję zgięcie, idąc biodrem do tyłu. W tym momencie czuję obciążenie pracą na tylnej części uda i wracam z powrotem, wpychając biodro do przodu. Nic się nie zmienia. Tylna noga jest nogą podporową, taką pomocniczą, a przednia noga jest nogą, która głównie przenosi całą pracę w tym momencie, czyli jest nogą pracującą. Okej. Okay.